Kacpera i zacznę od wam odcinek. Tu dużo level upów typowo. Jak wiecie, w Falloutie. Dzisiaj będziemy, mamy strasznie dużo pieniędzy, mamy 3000, jak nie widzicie. I dużo tych takich butelek, nie wiem ile ich mamy, prawie 50 chyba coś takiego. Mam 25 też lunchboxów kupiłem. Spisałem na odcinek jakiś czas temu i nie grałem, ale uzbierałem dużo hajsu, żebyśmy mogli teraz bardziej rozbudować. Więc otwórzmy sobie już na sam początek z jakieś 5 lunchboxów i będziemy co jakiś czas otwierać. Słabo. Okej, 500 kapsów. Zawsze się przyda na naszą rozbudowę krypty. Ostatni odcinek był dawno temu. Fallouta Shelter, więc... Franz Henricus. Okej, więc nowa postać, nowa osoba. Okej. Jak wiecie, też ostatnio jakiś, znaczy ostatnio, no, już w tym miesiącu dopiero trafił Fallout Shelter na Steama. Zagramy w wersji steamowskiej. Są achievementy, które mam, prawie mam wszystkie. Brittany, crafting time and cost. Okej, więc dla kogoś, co będzie craftował, musimy dodać. Bardzo fajnie, piesek. Wow, czyli to. Nice. Dwa. Otwórzmy sobie tak do 17, żeby było. Przelatujemy przez to szybko po prostu. Engineer outfit. Nice. I tak właśnie pamiętam jak... Ja pamiętam tylko jak to przeszło na Steama, to sobie od razu przyniosłem save'a z Bethesda.net i sobie... No zacząłem grać, teraz mi tak tylko te osiągnięcia zaczęło... Nice. Jericho. I od razu tylko tako osiągnięcia mi leciały, nie? To chyba mi jeszcze 10 osiągnięć brakuje. Więc... Bardzo nam się ta broń przyda. Tyle ludzi tutaj, te kobiety tak zachodziły tutaj w ciąży, że to mój Boże, o mój Boże było. Więc gdzie możemy cię dodać, żebyś była bardzo dobra. Tutaj jeden, tutaj dwa. Tutaj dwa. To chyba też gdzieś dwa było, nie? Aha. Jericho, wracaj! Jebane gule, zaraz będziemy, bo ekspedycja jest... Jest ich rozwali. Czy oni ją już atakowali od razu? Ale nie ma broni, to dajmy jej od razu jakąś broń. Gauss rifle i dajmy. Ej! To gnoje od razu na sam początek odcinka mi wpili do bazy, co? Nie ma takiej zabawy, tym... Te... Zaraz jeden Mr. Handy w ogóle mi się spieszy, to będę musiał też kupić Mr. Handy. Chyba ten z tego piętra mi się zaraz kończy. Ta. Ach, więc trzeba kupić nowy ten. Mamy na dole od razu miejsce zrobione, bo musimy zrobić ten, żeby rzeczy zbierać. Pokój. To właśnie. Warehouse. O, to będziemy mogli ulepszyć nuka kole, no. Nie będę teraz ulepszał, bo tyle kosztuje to, ile mam, a chcemy inne pokoje zrobić, to już innym razem ulepszę. Dam sobie... mam w ogóle jakieś pokoje, na przykład do... tu chyba możemy zupgrade'ować. Właśnie. Co możemy sobie zupgrade'ować od razu? Ten inny pokój. O, też ten mogę. O, tu ja ten ulepszyłem, a tego jeszcze nie ulepszyłem. Good dame, to będzie trzeba, zbieram hajsik. Teraz ten storage room jest bardziej mi ważny. To się ulepszy. Jericho, czekajcie, Jericho chce wziąć. Uhuhu! Tu od razu 5 jest 7 tu. Idziesz tu, mój przyjacielu, pracować. A ty idź tutaj. Więc tak, nigdy ja nie trzymam... Kobiety trzymam oddzielnie z nami, bo te się zaczynają rozmawiać jak króliki po jakimś czasie, więc... Fuck no. Zleją rzecz. To mi się podobało, a tu.
Patrz, wszystko jest odblokowane, więc my będziemy budować teraz storage room. Sprawdźmy tylko, gdzie ja dokładnie trzymam to storage room, bo wiecie, ja to mam ustawione tak, że to są generatory, wszystko, tylko tutaj jeden z wodą ustawiłem. I tutaj te storage room zacząłem robić, bo już tych pok... Mogę nie klikać, bo to zawsze jakieś debile przychodzą. Czy słabi po prostu przychodzą. Tu mamy wszystkie te pokoje do nauczania się, to nawet nie trzeba. To tutaj możemy storage roomy robić. A wcześniej storage roomy tutaj były. Więc tutaj zrobimy kolejny storage room tutaj. Storage room. File. I zawsze warto jest trzymać kogoś w storage roomu. Bo tutaj zawsze radrakany i inne zaczynają atakować. Więc warto jest kogoś mieć. Zawsze się bierze tych ludzi, co siedzą po prostu sobie i nic nie robią. Po prostu jakieś bronie trzeba im dać temu. On ma pistolet, widzę. Tutaj nikogo nie ma. Tu jakiś... Fuck. Tutaj ją możemy dać. Proszę pani, ma pani jakąś broń? Ma pani jakąś broń, widzę. Więc ciebie dajmy tutaj. Niech sobie siedzą po prostu i niech się zajmują, no bo... Hello. Ktoś musi się zajmować, nie? A... Wy i tak nic nie robicie w życiu, więc możecie się pozajmować. Okej. Okay. O ile level upów. Okej, okay, nice. Ciebie, panie. Tu nigdzie się nie przydasz. Więc zamieć się od razu tam. I pójdziemy misję skończyć. O! Idziemy do krypty 333. Nie wiem jaki tu jest sens, jaka historia jest między, za tym, co ja teraz robię. No, a chyba ktoś tam atakował, ktoś tam mamy baka. Znaczy bacza. Baka. Bacza. Z Fallouta 3 tutaj mamy Johna Bakera i Old Longfellowa, więc we dwoje idą, wszyscy idą, nie mam, nie dam im żadnych apteczek, więc spoko, a, ale to jest to krypta, to... za duża krypta, no. Za duża krypta. Oh my goodness, was a lot, a China nightmare. Wow, Jesus. While we were fighting Frank the Tank, his sister came here and attacked. Tak, bo my Franka the Tanka zabiliśmy. Overseer Petal is dead and we're next unless you stop her. Please, kill Regina Rage. Okay. This feels like the right way. Okay. Koniec dialogu. Się nagadaliście? Czekaj, czyli ona jest tutaj w tej krypcie, tak? Czyli jak wy się chowaliście przed nią, skoro to jest taka mała krypta? Ona jest w tej krypcie i zabiła tego głównego szefa tego. Mnie zawsze tak dziwi, że jak oni tu siedzą sobie i tak po prostu na górze na przykład głównie są te postacie z questów, a na dole siedzą sobie ci bandyci i takie... Jak oni w ogóle tam siedzą, skoro na dole są ci bandyci, to co oni się jakoś po cichu przedostali i... The fuck, mate? Nie wiem, o, no właśnie, mówiłem. Okej. It's true you killed my brother? Will you ain't taking me down? I don't fucking think so, bitch. On to nam trochę zada do Majora. Boss. No miał ten taki... Szybko poszło. Okej. Okay. Trudny quest. Don't worry, we'll be home soon. Yes, mate. Yes. Ile będą wracać? Sprawdźmy, ile będą wracać.
30 minut, dobra, niech teraz wrócę od razu. Ale wy chłopaki idziecie od razu na kolejnego questa. Co to były questy? Nie, to było to. To też nie. To też. To samo znowu uciekłem. To też nie. Stacji. Tu. To chyba to. To chyba było to, więc ja sobie wezmę, niech oni od razu idą. Żeby nie czekać. Bucz. Bucz, kto jeszcze może iść? Wyślijmy kogoś nowego. Na przykład Bucza. Nie, Jericho niech zostanie, John Baker niech zostanie tym razem. Old Longfellow też niech zostanie. Scriba Rothschild, mam podwójnego Scriba Rothschilda, bo... wypadł mi, otwieram kolejny i znowu mi wypadł. Więc... Zachary Baker. Niech sobie pójdzie. Tutaj mam jakąś dobrą broń. O, taką samą broń masz. Masz. Co tutaj możemy dać? Healing speed. Dajmy ci też Kitty. Będziemy mieć dwoje Kitty, będzie Kitty team. Dajmy im 5 Radawayów i 5 team packów. I kogo jeszcze możemy wysłać? Bruce Grant, Charles. Diana. Ktoś taki, kto nie jest jakoś specjalnie, nie wiadomo kim. Kto był dobry? A wyślijmy Ronalda Hawkinsa. Dajmy mu jakąś dobrą broń. To tutaj ci nic nie damy. Więc żegnajcie chłopaki. Ja teraz chcę przydzielić moich przyjaciół, którzy nie poszli tym razem, żeby pracowali. Gdzie oni mi spieprzyli? To mnie zastanawia. Ten Bruce wygląda trochę jak ten. Jak aktor, który grał Bruce'a Wayne'a w ostatnim Batmanie, ten. Pff, no nie pamiętam, jak się nazywa. Czekajcie, czy oni od razu pracują? A nie, tu jest nasz przyjaciel. Plus 2 tu, plus 3, plus 3. Plus 4. Niech sobie przy reaktorze popracuje. Jeszcze jeden nam przyjaciel został. No Butch, poczekaj na tego kota, no. Czy ja jestem ślepy, czy co? Tylko... Tak ten. Jestem ślepy, czy jestem ślepy? Bo nie wiem, czy jestem ślepy. Ja nigdy go nie widzę. Ty w ogóle mamy... Kole robią... U nas 3 psychopatów, 4 psychopatów. To chyba, co to są chyba kobiety? Tak. 3 psychopatki. Czekajcie. 3 psychopatki, 1 psychopata. O Jezu. Ej, ej, ej. Halo. Idź stąd. Jezus. Tak to jest jak moja... Taste is red. Really.
Więc chłopacy na plecy. Słyszałem tego. Tego. Nawet jego umiejętność sobie kupiłem w Falloutie normalnym. O tego takiego typka. Się zjawia raz na rok. W ogóle jak on przyjdzie w Falloutie 4 na przykład, jak go macie. O, tu jest Sean Baker. Jak go w Falloutie ten 4 macie, ludzie. Przecie ten typ. Przecie on rozpierdala na kawałki każdego wroga, którego jednak zabije, wiecie o tym. Wiecie, to sobie pracę. Tadadada. Co jeszcze możemy sobie zbudować? Zbudujmy ten. Kolejny storage room. Tylko teraz tu. Żeby był. Żeby było miejsca dużo. Taki mogą zrobić taki cały level storage room. Bitch, nigga. Idź ty tam popracuj. Ktoś się połęta, halo, halo, kto nie ma pracy? Tu pani nie ma pracy, widzę. Halo, halo, proszę pani. Proszę tam do pracy. U, tego pana nie ruszamy. Halo, halo, jest tutaj jeszcze połęta? Chyba nie. Jest. Widzisz, myślałeś, że się nie zobaczy, co? Sajk. Tworzymy kolejne. Lunchboxy. Odcinek zaraz będziemy kończyć. Jednak te odcinki nie będą aż takie długie z Fallouta, jak robiłem. Wow. Okej. Okay. W ogóle zapomniałem, że mam te lunchboxy. Badadadada. Kenneth Newton. Fuck. Panie Newton? Czy on będzie chciał pracować przy reaktorze atomowym? Pewnie tak. Wow! Takie coś się wpalać szczery. Scott West, okej. Okay. Syn Kanye'ego West, który jeszcze nie narodził. Na nie wiem ile ich mam, bo kurde, ten znaczek nagrywania mi zasłania kamerę. Czy zasłania mi to? W ogóle bo my nowych pracowników mamy. John Mason tutaj też bym przydał jakiś pistolet. Co przyjacielu? Hunting rifle. Gdzie są ci nowi? Których? Pracuj tu. What the fuck? Tak bardzo, bardzo go usłyszałem z prawej strony. No i poszło. Jest ci nowi, którzy do nas dołączyli, bo im muszę dać bronię. Tu mamy taką cowgirl. No tam była ta jedna dziącha. Taka, jedna dziącha i jeden dziąch. Fucking hell, już nowy przyszli, nie? Znaczy chyba dla tej Johny chyba daliśmy już, pani. Gdzie mógłbyś pracować? Okay. Więc, wiem, co budujemy. Living quarters! Oczywiście raiderzy atakują, to nie mamy co się bać. I tak gówno nam zrobił. No se, nie możemy teraz budować oczywiście. Dzięki! Kurwa, dzięki, jak ja akurat chcę budować, to wy chuj atakujecie, nie? No i co? Co wy chcecie osiągnąć? Poglądajmy ich porażkę. Jak macie popcorn, to włączę pauzę, a jak nie macie, to włączę pauzę i idźcie po popcorn. Ja nie mam, ja mam orzeszki, więc... Sobie poglądajmy to.
Wow, ale akcja. O, moi prawie giną. Padaczki dostał. No wiadomo. Po co atakujecie moją kryptę, skoro i tak przygrywacie od razu? Masz ten level up. Oh fucking hell. Halo, halo. Ja chcę pozbierać tych truchło. Nie dali mi skończyć techy i zginęli jeszcze do tego, nie? Ciule. A ty gdzie byś mógł być? O shit. Nasi nowi partnerzy was wykluczyli z roboty. Już nie moja wina. Trzeba było dobrze pracować. Chyba trzeba jeszcze tego jednego. Scott West, masz synu Kaniego Westa. Masz plasma rifle. No. Merry Christmas. No mój Boże. Nie, mnie dużo nie dali nam zbudować tego, naprawdę to jeszcze zginęli od razu. Fucking hell. Seven thirties, we got caught up in the lobby, everything dobry. All my people riding in the back seat on the killer tree. Wait, who the bitch waiting on the counter tree? Ja chcę te nowe zrobić, te farby. Tylko jak je zrobić? Czy je trzeba... gdzie jest ten pokój? O, czy on też lewy? Tu też są baraki? What the fuck? Tu jest ten do grania pokój. Tutaj się tylko zmienia... włosy... A, tu! Hej, zostań tu. Craft. BOS uniform. Okej. Okay. Okej. Okay. Outfits. Legendary. Aha. Nie mam ulepszonego tego pokoju. Shit. Ale tutaj tylko outfity można robić. A tu? Fucking hell, mate, gdzie jesteś? Nie ukrywaj się. Come from the shadow. I want to catch you. Tu jest chyba ten team workshop. Hello. Come on, girl. Let's do this, cups. 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 Really cups, mate. Czy do tego są specjalne questy? Ta. Muszę robić o to, żeby dostawać te. Co następny odcinek? A musimy robić o te. Dokładnie z tymi. Następny odcinek zrobimy takie. Znaczy następny odcinek spróbuję zdobyć cały ten, żeby pokazać wam, jak to wygląda z innymi tymi. Spójrzmy jeszcze ostatnie lunchboxy, bo zostało nam ich 10, skończę sobie wtedy odcinek. Nic ciekawego. Come on. Marzyłem o tym też. O tym też. Piper! Yee! Piper. Zawsze Piper sobie ubiorę w Fallout 4. Mam z Piper, z Dogmeatem i z Hancockiem mam najlepsze te... No. Relacje. Focus plasma rifle. Thank you.
Golden Watch. Teraz już tyle co ich znalazłem, to by cała krypto. Psychopatę zdobyliśmy. Yeah! Ten teraz tam dwie Piper. Ja pierdzielę. Już tak często robisz, że dostajesz jakąś kosę, co mi znowu dostajesz. Czyli teraz mi się wkurwił, gdybym dostał trzecią Piper. Oczywiście więcej postaci dobrych, które mogą coś, coś dobrego stworzyć. Ale co za dużo, to niezdrowo. I to teraz mamy bliźniaczkę Piper. To jest Piper i siostra z kilka lat. Infiltrator. Mhm, co jeszcze? Teraz już nie daliście mi legendałki na koniec, level up, paper up, paper up, paper up, paper up, paper up, paper up. Yeah, paper up, paper up. To musi być screenshot chyba, ale mnie nos swędzi. No jak ty Piper, że ty nie jesteś aż tak... Oh, fuck! Więc same Piper będą pracowały tu. I powiedz mi, że psychopata będzie tu pracował. Tak się ucieszę. Aaa, psychopata! You don't help us there. Why? Weźmy go tutaj. No Jezus Maria. Te dwie Piper, nie? Takie... Ej, ty już tam nie pij, tylko kurwa tutaj. Co, skoro jesteś Piper i cię lubię, to dam ci Focus Plasma Rifle, a dla ciebie dam... Nie mam... O, czy tam plasma rifle. Oh fuck, Deathclawy. Słabo, bo nie, nienawidzę ataków Deathclawów. Spierdalają fuj. Są trudne do pokonania. Strasznie. Okej. Teraz będę zabijać wszystkich, będę musiał szybko wszystkich healować. Bo gnoje nie odpuszczają. Ej no! Zostawcie go! Co on wam zrobił? No! Nie! Wiem. Jebane Deathclawy. No co w kurwie jak zaczyna atakować. Czy jeszcze ani innego nie zabiliśmy, nie? Tak zawsze jest. Ty zawsze te górne piętra muszą mieć jedna z najlepszych broni, żeby ich jakoś szybko zabić. The fuck? Przedostałem oczy pląs, nie? Halo, halo. O dobra, zginęli. No nie. Repair. Nice. A, bo myślałem, że to jak zginie, to trzeba nowego kupić. Za prawdziwy hajs. Kurwa, dobrze. Dobrze, że nie. No takie trochę bez sensu też by było. Tutaj prawie nic nie zadali. Więc za koniec odcinka jeszcze poproliśmy atak Deathclawów. Więc... Czyli szponą śmierci na polsku, jeżeli... Somebody don't understand this. Więc... Myślę, że odcinek mi się spodobał, jeżeli tak, zostawcie kciuk w górę. Wejdźcie w link w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku, zostawcie suba. I... Na razie!